22 kwietnia wspominamy błogosławionego Franciszka z Fabriano, prezbitera. Franciszek urodził się 2 września 1251 roku w Fabriano w prowincji Ancona we Włoszech. Jego ojciec był lekarzem, ceniono go za profesjonalizm i miłość do chorych. Rodzina żyła skromnie. Rodzice wychowali Franciszka pobożnie i zapewnili mu dobre, jak na ówczesne warunki, wykształcenie. Swoją decyzję o przyłączeniu się do zakonu ojców franciszkanów w ich mieście przyjęli z radością. Franciszek wstąpił do zakonu w wieku 16 lat. Kontynuował tam naukę, przygotowując się do przyjęcia święceń kapłańskich. Jako ksiądz zawsze był do dyspozycji dla tych, którzy chcieli się wyspowiadać i głosił bardzo żarliwe kazania. Za majątek otrzymany w spadku po ojcu wybudował i zorganizował bibliotekę, pierwszą w zakonie. Wiedział, że kapłan, aby dobrze służyć ludziom, musi też dysponować wiedzą, musi być wykształcony. Franciszek znajdował jeszcze czas, aby służyć ubogim, opuszczonym, wykluczonym. Troszczył się o ich potrzeby materialne i duchowe. Kontynuował to, czego nauczył się od swojego ojca. Zgodnie też z tradycją swojego zakonu stosował surowe umartwienia. Znany był jako wybitny głosiciel Słowa Bożego. Franciszek zmarł, tak jak przepowiedział, 22 kwietnia 1322 roku w wieku 71 lat. Jego kult został uznany 1 kwietnia 1775 roku przez papieża Piusa VI. Módlmy się. Boże, światło i pasterzu wiernych, Ty postawiłeś błogosławionego Franciszka na czele Twojego ludu, aby go karmił słowem i kształtował własnym przykładem. Spraw, abyśmy za jego wstawiennictwem zachowali wiarę, której nauczał, i szli drogą, którą wskazywał. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.